Cześć Tomasz, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Wiejskie życie Emilii Gołąskiej, a właściwie to studenckie życie Tamary. Tak, Tamara dzisiaj wyjeżdża na studia. Właśnie dziewczyno, wyspałaś się, głodna jesteś jak nieszczęście. Dobrze, jak wstaniesz, to tutaj skorzystaj sobie. Chodź coś zjesz przed podróżą. Weź sobie jakieś reszki, może najpierw też wyrzuć. A, to koguty nam pieją, ojo, a ja myślę, co tutaj tak dziwnie hałasuje. Dobrze, kury nam już wstały, no już siódma prawie. Emilia obiecała, jak tu fajnie pieje. Emilia obiecała, że będzie opiekowała się tutaj kurczakami, dopóki Tamara nie wróci. Już tutaj rozrzucamy karmę. Weź Emilia nawet już i wstań. W ogóle ktoś ze znajomych Emilii znowu umarł i dziewczyna ma żałobę. Dla mnie to już jest przesada. Zwracaliście też uwagę strasznie na drzewo genealogiczne, że ona tutaj jest od Aleksandra, a Amelia jest od dwójki rodziców. Nie mam pojęcia dlaczego, bo one, jak były tworzone, to były siostry bliźniaczki, więc ja totalnie nie mam pojęcia. Patrzcie, tu nam się Łucja urodziła. Fajnie, no niezłą rodzinkę Amelia ma. Patrząc na to, że ona nie chciała mieć dużej rodziny, no to nieźle jej się tutaj udało. Dobrze, Tamara, ty jak wstaniesz, no czekamy aż ona nam wstanie, chociaż myślę, że ja o 8 obudzę. No, wyśpi się po śmierci, jak to się mówi. Tak, zapraszamy kurki na jedzonko. Jeszcze ewentualnie ty możesz sprawdzić, czy należy kurniki. Brudnawy. Każdy jest brudnawy. Dobra, możesz każdy posprzątać tak przy okazji, jak już porozrzucasz. Nie, tutaj kurczaków nie umieszczaj, tylko też posprzątaj. O, posprzątaj. Dobrze. Mikołaj, czy ty dzisiaj idziesz do pracy? Jest niedziela, więc chyba raczej nie. Tak, za dwa dni też jesteś głodny. To chodź, ty się tutaj zajmiesz wyrzuć zepsute jedzenie. Co byś chciał? Miej dziecko. Mogę ci to zatrybić, ale porozmawiaj z Tamarą. No, przed drogą na pewno porozmawiamy. Weź tutaj sobie resztki. Tamara, o właśnie, wstała bardzo dobrze. Tutaj nie mamy już zepsutego jedzenia, więc chodź sobie coś weź. Tutaj byś chciała zjeść coś. No to akurat. I słuchaj letnich rytmów. Proszę bardzo. Słuchaj letnie rytmy. A co, wzięli ci ten? Chyba ci zabrali to, co chciałaś. Weź sobie tutaj resztki. A, ty taki śmierdzący to jesz. Dlaczego? Weź przyjazny. Chciałeś rozmawiać. Weź poznaj na przykład. O, tutaj ci to zatrybi, to nie będziesz miał później, że marzenia ci się nie spełniają. Dobra, tutaj sprzątanie. Ja się zastanawiam, czy jeszcze raz. O, ta chyba jest głodna. Nie, ona jest... No, nie, no z tymi kurami wszystko w porządku. No, mam wrażenie, że one jakoś za szybko wszystko zżerają i potem są głodne. Nie wiem, tak mi się coś wydaje. To weź jeszcze jajka pozbieraj. O... I powinno być git. Jak skończysz, to chodź do łazienki. Musisz się ogarnąć. Zwykłą kąpiel. Tamara, jak ty tutaj? Czemu ty jesteś znowu nieszczęśliwa? Najgorszy dzień w życiu. Wyjeżdżasz na studia, to jest twój najlepszy dzień w życiu, dziewczyno. No, ciesz się z tego. Tobie zatrybiło bardzo dobrze. Tak, kończ to śmierdzące jedzenie. Może stąd ci się to nie podoba. I zaraz idziemy na górę. O, chodź tutaj. Uniwersytet. Weź udział w rekrutacji. Stypendia. A może nie. Szukaj informacji o uniwersytetach. O, dobrze. Jaśminka sobie śpi. Boże, to dziecko jest wiecznie głodne. No, zaraz coś znajdziemy. Otwórz. To sobie weźmiesz, bo tamto jest niejadalne już. Dobra, czemu ty tu... Aha, przyszedłeś posprzątać, bardzo dobrze. Młoda, jak wstaniesz, proszę bardzo, jedzonko jest. Tamara, ale ty miałaś robić totalnie co innego. Tu, proszę. Uniwersytet, weź udział w rekrutacji. Chyba, że ewentualnie stąd możesz... O, gdzie tu było... Jak zwykle muszę szukać, gdzie tutaj wszystko jest. Tutaj zdjęcie z tej. Rachunki nie, prezenty nie. A tego to w ogóle już nie kojarzę. Dobra, robisz to tam z tym uniwersytetem, czy co? Dobra.
Tamara ubiega się o przyjęcie na uniwersytet. Za kilka dni? Dobrze, no to poczekamy te kilka dni. Tutaj mamy festiwal młodości. Zapomniałam, że to się aż tyle czeka, ale to nic. Dobra, to wiesz co, przez ten czas chodź tutaj. Właśnie, ja patrzyłam ostatnio i tobie tutaj gdzieś coś brakowało tak mało, mało. O tu, myślenie. Chodź, ty już się najadłaś? Nie, ty chyba idziesz dopiero jeść, tylko ty chcesz jeść tutaj przy Tamarze, tak? Tak, i sobie tutaj dyskutować. Mogę się zapytać, jak to się stało? To się wydarzyło? Dobra, wiesz co, weź sobie tutaj może prysznic, będzie szybciej i wygodniej. I wiesz co, dzisiaj jest tak parszywa pogoda, że tylko siedzieć w domu i gotować. Więc tak, wyrzuć jedzenie, bo Mikołaj tego nie zrobił, nie mam pojęcia dlaczego. Podaj późne śniadanie. Co ja bym zjadła? Czym się jeden od drugiego francuski różni? Dobra, będzie ten. Mikołaj, ty coś chcesz tu? O! Patrzcie, chłopina wziął nam się za porządki. Chłopi, ja ciebie nie poznaję. To jak tak ci dobrze idzie... No dobra, nie będę go zaczepiała. No tutaj jakiś talerz też. Młoda, ty już? Już. Najedzone, szczęśliwe dziecko. Zapraszam ciebie tutaj. Badaj kształty. To schowamy do lodówki. Niech nam się nie psuje. O, Emilia wygląda już jak powinna wyglądać. Czekaj, tobie też chciałam coś ogarnąć. Umiejętności. Tak, charyzmę masz na trzecim. Literackie też na trzecim. O, pamiętam, jak ty kiedyś na pianinie grałaś, no. To pamiętam. Dobra, ale nie. To ty chodź tutaj. Proszę ćwiczyć sobie przemowę, będziesz miała zajęcie. Ty się wziąłeś za sprzątanie, jak widzę. Sprzątaj, sprzątaj. Tylko to ty miałeś... No właśnie, umyć. Masz tu, wypoleruj też do perfekcji. Tak ci dobrze to sprzątanie dzisiaj idzie. Stąd wyrzuć śmieci. Na górze też z każdego pucusia śmieci powyrzucaj. Na dole jeszcze gdzieś tu jest pucuś. O, proszę bardzo, wyrzuć. I możesz sobie w nagrodę popływać w basenie. Dobra, czekajcie, bo tu nam maleństwo płacze. Ty już ugotowałaś? Chyba tak. Weź, zmień pieluszkę, nakarm, podrzuć, wykołysz i będzie ok. Malutka, o, tutaj zaraz wbije ostatni. Nie, jeszcze nie ostatni. A może i ostatni tu jest na trzeci? Co? Jakiej niedostatecznej opieki? Jeszcze patrzyłam, wszystkie kury miały dostateczną opiekę. Tu jest wszędzie... Czemu brudna? Ale przecież dopiero co było sprzątane. Ten czysty, ten czysty. Tamara, wiesz co? Chodź tutaj jeszcze, póki nie jedziesz. Chodź sama tu posprzątaj. I chodź porozrzucamy karmę. Szkoda, że nie można jakiegoś karmnika postawić. To byłoby o wiele, wiele wygodniejsze. Dobra, z tego co widzę, to tutaj jeszcze jeden punkt. Tutaj... Emilia, ty idziesz? Nie sprzątnij, tylko zostaw to dziecko, ci płacze. Pucusia się może przestraszyło. Na kuchnię to ja zaraz... Oj, Mikołaj poziom sławy utracił. Nie wiem, czy ona to schowała, tą porcję, czy co zrobiła. Na razie jest oszołomiona tym piorunem. Zaraz tutaj sprawdzę. Otwórz. Nie, to gdzieś ty te tosty sobie wsadziła? W kieszeni nie masz. Nie mam totalnie pojęcia, coś ty mogła z nimi zrobić. Patrzę, czy pod kurę nie wsadziła, ale nie. Nie wiem, gdzieś się kiedyś znajdą, mam nadzieję. Dobra, podaj jeszcze jakiś obiad. O, mini hamburgerki mogą być. Czemu ty jesteś znowu wściekła? Swoje kurki karmisz tu. Jakie słodko woła. Weź jeszcze raz wszędzie porozrzucaj tą karmę. Lepiej, żeby było więcej, niż ma być mniej. Jestem ciekawa, czy one i tak mimo wszystko zawsze zżerają każdą tą karmę, czy mogą ją zostawić też na ziemi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, teraz tak. O, właśnie, musimy te kupić, nasionka, ale to później. Wiesz co? Ja wiem, co ty byś mogła porobić. Chodź tu. I ćwicz sobie po prostu jogę. Odstresuj się trochę, bo ty jesteś taka znerwicowana, że wiesz. Dobrze, ty byś chodź tutaj, nie barabara, weź się odpręż na przykład. Potem sobie skorzystaj z toalety. Tutaj cię zapraszam. Emilia, jak ty tam?
O, to zrobione. Nie wiem, gdzie ten. Gdzie się podziały twoje francuskie? W kuchence? No nie. Nie mam pojęcia, gdzieś ty to wsadziła. No nic, potrzebujesz trochę higieny. Weź sobie może kąpiel z bąbelkami. Też może dzięki temu humor ci się poprawi. Jak tam? A, malutka jest tutaj. A co ty tutaj, dziecko drogie, robisz? Chodź tu do siebie na górę. Weź sobie skorzystaj i chodź tutaj jeszcze pobadaj kształty. Może dzisiaj będziesz o genialnym dzieckiem i wszystkiego się nauczysz. A tatuś, jak już się tutaj o wysaunuje, to pouczy ciebie chodzić. Oj, biedny Sławę, straciłeś. Nic ci będzie. Dobrze, idź skorzystaj z tej toalety. Emilia się rozbawiła w bąbelkach, bardzo dobrze. Jak już tutaj skończysz, tak, bo tutaj pada deszcz. Tutaj coś można. Nie psuj tego. W każdym razie, idź na górę. Ja bym chciała, żebyś zamówiła tutaj. O, teraz jak zwykle będę tego szukać. O. Zamów. Kup nasiona. I to są te najdroższe. Trzy, tak jak ostatnio. Dobra, mamy to kupione. To będę zapraszała cię do ogrodu. Bo jest weekend. Jest weekend i nie przyszedł gamoń, żeby nam tutaj to ogarnąć wszystko. Dobra. Teraz super sprzedaż na wszystkim zrobię. O, tutaj patrzcie, nam powyrastało. Wiesz co? I pielęgnuj ogród. W międzyczasie ja tutaj to pootwieram. Nie wiem, czy ty byś chciała to otworzyć przy mnie. I wiecie co? Ja sobie posprzedaję to, co mi jest niepotrzebne. To też nie jest potrzebne. Jajka nie są potrzebne. I nawóz sprzedam. Dobra. 500 nam się zwróciło. To też mogę sprzedać, bo to mi skądś wypadło. O, właśnie, harmonia, bardzo dobrze. No, troszkę sprawności tutaj sobie nawbijasz, będzie git. Teraz tak, co ty robisz? O, właśnie, chciałam, żebyś tutaj przyszedł. I weź. O, przyjazne. O, ucz mówić, bo ucz chodzić chyba ma. Więc teraz proszę bardzo, ucz mówić. A ty już to zostaw, bo tatuś tutaj przyszedł. Dlaczego ty jesteś smutna? O, jest burza, nic ci nie będzie. Burza jest spoko. Uczycie się? Dobra, to się tu uczcie. Emilia, ty już tam ogarnęłaś cały ogród? Nie wierzę. Co prawda podczas tej burzy chyba nie powinnaś wychodzić, co? Nie ogarnęłaś się nic, ale posprzedawałaś chyba tutaj. Tak, bo widzę, że tutaj nie ma. Dobra, otwieraj te paczki w takim razie. O, mamy kwiat śmierci kolejny. Bardzo dobrze. Otwórz. O, jest jajko, takiego też nie mamy. I otwórz kolejną. I czerwone też nie mamy. Jednego jajka nam brakuje, kochani. Dobrze, teraz tak, chodź tu. Zasadź ten kolejny kwiat śmierci. Zasiej. Tutaj już są. Nie, to jest smoczy owoc. To na jesień. Wow! To już wiem przynajmniej, dlaczego mi się to psuje wszystko. No nic. Tu chyba też oberwała lampa, coś mi się wydaje. A tutaj nie mam plonów do sprzedania? Jest. O, no to nam się połowa już dzisiaj zwróciła. Czemu ty jesteś smutna? No tutaj z tatusiem uczymy się mówić. Przyjazne. Poproś o deser. Może nie. Może nie. Nie, weź nie uciekaj. Idź tu na szybko. Sprzedaj, nic ci będzie. O. Sprzedałaś, teraz możesz chodzić do domu i wiem, czym ciebie zajmę. Patrzcie, wzięło Tamary na pianino dzisiaj. Zaskoczyła mnie i to bardzo. Dobra, to sobie o porympul trochę. Co to byś tu chciała? Myśl o członku rodziny. Proszę bardzo. W ogóle tak myślę, jak Tamara się od nas wyprowadzi, będziemy potrzebowali nowego, większego domu. A idźmy na to wydarzenie. Dlaczego by nie? Proszę bardzo. Uroczyste zakończenie szkoły. Myślę, że to jest dobry pomysł. Oho, Tamara, jaka odstawiona. Pięknie. Dobra, wy tutaj też gotowi, jak widzę. Mają tutaj te czapki fajne. Co ja tu mogę robić? Tamara, zrób sobie fotkę, pozwól do zdjęcia. Fotka z tymi. Z rodziną najpierw. Chodź, Mikołaj, do zdjęcia. Ale chciałam, żebyście na tym tle stali. Dobra, zrobimy ci to tak.
O. Może być tak. O, dobra, będzie z jedno zdjęcie. Czy jest to ktoś z naszych znajomych tak w ogóle? Wzorowy student, gość. Gość, nauczyciel. Gość. Sami goście. Dobra, tu jeszcze ktoś jest. Dobra, nie, no ja nie będę podawała jedzenia, sobie wezmę. O, jest darmowa wyżerka, trzeba skorzystać. Co to jest? O, może być. Weź sobie też porcję. O, chodźcie, wy też sobie skorzystajcie. Darmowe jedzenie trzeba korzystać, mówię. Weź koktajl owocowy. Siądziecie gdzieś może razem? A dlaczego wyjdziecie za budynek? No dobra, może tych ludzi tutaj nie lubicie. Dobrze, posilicie się tu. Czy tutaj będą jakieś wydarzenia? Co to jest? Wysłuchaj przemowy pożegnalnej. O! Chodź tu, usiądź razem wszyscy. Zapraszamy, koniec tego jedzenia. Kto do nas o tej porze dzwoni? Albert, nie zawracaj mi teraz gitary. No, tak zaczęłam na temat tego, że jak Tamara się wyprowadzi, będziemy potrzebowali większego domu. Być może wrócimy na tę naszą działkę koło Reginy. Powiem wam, że brakuje mi Reginy, a zawsze jak była bliżej, to częściej przychodziła i było całkiem fajnie. Dobra, chodźcie tutaj. Wszyscy. Czy wy musicie teraz w łazience dyskutować? Usiądź razem, halo. Jeszcze ktoś będzie przemawiał? Tak, jeszcze jest jakaś przemowa. Można tutaj, nie wiem, słuchaj czy coś takiego. Ukończenie szkoły średniej. Odbierz dyplom. Chodź, Tamara, ty będziesz odbierała dyplom. Proszę bardzo. Odbierz oficjalnie dyplom. Chcę to zobaczyć. Weź nie rób wiochy. Możesz usiąść? Weź nie dyskutuj. O. Super. No i Tamara dostanie, patrzcie, dyplom. Będzie mogła też iść od razu na studia. No super. Idziesz, Tamara? No, chcę to zobaczyć. Super. Zajmij miejsce. Czekajcie, bo tu jeszcze było. Podziękuj za rok szkolny. Miejmy tutaj, wiecie, dobrą relację z nią. O, popisuj się dyplomem. Dlaczego by nie? Co tu jeszcze jest? Wspominaj rok szkolny. Z panią dyrektorką, jak widać, mieliśmy dobre relacje. I weźmy jeszcze, popisuj się biretem. Coś tu też możemy? Nie, tutaj nic nie wygłosimy. Tu możemy obejrzeć. Nie, dajmy sobie z tym spokój. Dobra, chodź jeszcze tutaj skorzystasz z toalety. Skorzystaj. Wy coś potrzebujecie? Aha, to ty potrzebujesz spać. Okej. Ty chodź tutaj sobie skorzystaj. Zostaw cudze dziecko, własne masz dwoje, wystarczy ci, co? No i pięknie. Dobra, to my wracamy w takim razie do domu. Widzimy się rano, być może już przyjdzie. Tak, dziękujemy. Być może przyjdą już rano dokumenty, czy zostaliśmy przyjęci na uniwersytet. No, dzień dobry, dzień dobry. U nas w nocy, słuchajcie, był istny Armagedon. Armagedon się nazywał tato Aleksander. Popsuł tu, popsuł na dole, no mówię, Armagedon. Dobrze, zacznijmy ten piękny dzień od śniadania. W końcu dzisiaj pogoda dopisuje. Weźmy sobie jakieś resztki. Ty również, bo ty zaraz do pracy. Tamara wstała, wstała też głodna. Mam nadzieję, że dzisiaj poczta przyjdzie i będziemy mogli wyjechać na studia. Dobrze, wziąć, no co z. Aha, Tamara pierwsza, mam rozumieć, tak? Pokaż Emilia. Więcej opcji. Więcej opcji. Jeszcze więcej. To nie jest to popsute? Nie, zepsuło się radio. Myślałam, że jest zepsuta lodówka. Nie wiem dlaczego. Dobra, weź resztki. Ty też zaraz chodź, weźmiesz resztki. O, jako kolejny. Co się wszyscy rzuciliście na to ciasto? A nowe burgerki wczoraj robione? O, Mikołaj w końcu wie. Wyślij w pojedynkę. Mikołaj, ja ci mówiłem, że tu będziesz sam pracował. Emilia pracuje w domu.
przyszły rachunki, a Tamara, chodź, zapłać rachunki i weź pocztę. Może to jest ta ważna poczta, na którą czekamy. Patrzcie, tutaj mamy zdjęcie z okazji ukończenia szkoły, bardzo fajnie. Czekajcie, bo tutaj nam dziecko płacze, głodne, brudne. Proszę bardzo, tu się zająć, podrzucaj. A ja tutaj muszę Tamarę śledzić, czy faktycznie przyszła już, może Tamara śmierdzi również, zaraz posprzątam. Czy tutaj właśnie nasza ważna poczta przyszła? No, a... czyli co? Uniwersytet? A, czyli dalej czekamy. To złóż może tutaj wniosek o to stypendium jeszcze. I póki jeszcze nie ma tego odpowiedzi, chodź, weźmiesz sobie prysznic. Mikołaj jest w pracy, pracuj ciężko, może tobie uda się w końcu awans uzyskać. Czekajcie, bo widzę, że tutaj kolejna lampa nam zdedziła. Chodźmy tu, tak, będziesz... Wniosek, my chcemy... W sumie mógłby być e-sport, bo ona ma najwięcej tego, tak? Ona ma dużo gier, ale nie tego, nie... No, ona w tym nie będzie nic robiła. Weźmy sobie o to, poza moim domem. Będzie. Dobra, teraz tak. Wiesz co, bo ty i tak będziesz brudna po sprzątaniu kurników, więc chodź, porozrzucaj wszędzie karmę. O, i później posprzątamy kurniki, bo już nam tutaj kurki też się przybrudziły. Co ty robisz? Ty nie robisz nic. Co ci trzeba do pracy? Pokaż. Wyślij wniosek o grant. To jest na kompie. Tak, to ja nawet mniej więcej chyba pamiętam gdzie. O, jest, proszę bardzo. O, i od razu jak będziesz przy tym kompie, to usiądź też, ale zamówimy ci te. Zamów nasiona. Znowu trzy, nie wiadomo czy nam się, co tam się trafi. Dobrze, to będzie zrobione. Tamara, co tobie dolega? Że ja się tak zapytam, coś ci przed chwilą i to mocno dolegało. No nic, w każdym razie tak. O, pani ogrodnik, gdzie pani, to się dzisiaj narobisz. Dobrze, my idziemy tutaj, o, nie, to nie do wyposażenia, musimy pootwierać nasze tu. A, ona ten wniosek składa, dobra. To my jej nie przeszkadzamy, Tamarę tu przypilnujmy. Tak, ogarniasz, aha, karma dla kurek. Tak, potem trzeba posprzątać każdy i jeszcze raz karmę dla kurek rozsypać. No, będziesz już tak brudna i śmierdząca, że idealna do mycia. Pan sprzątacz co? No ja myślę. Halo, co tam? Dobrze, to się nie spotykajcie z panem Cegłą. Pan Cegła widocznie, no, co tu to robi? Dobra, pomogę trochę sprzątać. Tu by się przydał Mikołaj, a on w pracy. Dobra, najpierw zajmę się ogrodem. Malutka, tobie jak i co tam trzeba? Jak zwykle dziecko głodne. No przecież to jest standard u naszych dzieci. Weź tu, otwórz. O, ciasto jeszcze dobre, proszę bardzo. Będziesz tutaj miała... Możesz u mamy sobie wziąć. O, weź tu kawałeczek. Jak tam Tamara? Ty dalej wściekła. A nakarmione zwierzęta? Pokaż. Ja muszę sprawdzić. A... Czemu to dalej śmierdzi? Proszę to posprzątać. Miałaś posprzątać, się obijasz. Raz. Ty chciałaś kury, to się teraz zajmuj. No, skończysz, to nie wiem, czy ty karmiłaś drugi raz, czy nie karmiłaś. Lepiej i dokarm. A, grubcia ugryziona, nic nowego. A prezent przyniosłaś? Nie, prezentu nie ma. Czekaj, a, bo ty kończysz to pisać, tak? No, już napisałaś. Bardzo dobrze, nie udało się, ale tam, kto się by tym przejmował. Ważne, że złożone tak jak miało być. Czy tutaj banany nam już obradzają? Tak, jest już jakaś super sprzedaż. Czy to już możemy też sprzedać? A jakaś super sprzedaż czy coś? Nie, sprzedaj wszystkie użytkowe, proszę bardzo. Tutaj też sprzedaż, zwróci nam się to ładnie, słuchajcie, za ten... Za te nasiona. Co my tu mamy? Orchidea. Dobra, otwórz. Ja potrzebuję jeszcze chyba żółtego jajka. Coś mi się wydaje, że powinno być żółte. No, na razie posprzedawaj. Grunt to widzicie, siedzi w domu, zarabia.
Więc jest spoko. I będziemy musieli kupić 2, 4, 6, 8, 10, 12 arbuzów znowu. Więc kup olbrzymie, nie nawozy, tylko rośliny. Może tym razem dynie? A weźmy dynię. Co teraz jest? Wiosna. Nie, to może weźmy sałatę, niech będzie. Miały być ile? 12, prawda? Dobrze. I potem tutaj będziesz sadzić te sałaty, proszę bardzo. Dzisiaj dzień intensywnie w ogródku spędzany. Tak, tutaj też posprzedawaj. Hajsy lecą jak szalone, bardzo dobrze. O, tam... Aha, to teraz jasne owoce, to już mamy niestety. Dobra, zasiej też sałatę, proszę bardzo. Więcej sałaty. Jestem ciekawa, czy jakbym przetrzymała jeszcze dłużej te arbuzy, czy one by mi wyrosły jeszcze większe. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, tutaj jeszcze i tutaj jeszcze dwa. O, pani będzie chodziła, za to podlewała. No. Pani jest nieoceniona w pomocy nam tutaj. Dobrze, jak to skończysz, weź tu otwórz. Co robi w ogóle Tamara? O, widzicie, jak się przekonała? Tak, tak, że tutaj jej to mocno, mocno pomaga. Dobrze, jeszcze tak, tutaj, tu. I otwórz te nasiona. Ostatnie. Aha, dostaliśmy jeszcze więcej wszystkiego. Super. No nic, dobra, dzisiaj nie pykło. Kiedyś nam się być może uda to wszystko uzbierać. Chodź tak, skorzystaj i trzeba jeszcze coś nowego ugotować. Weź to może, zamień to majątku, nie kosztuje, a denerwuje, że ciągle ten... O, coś takiego zrób, bo nawet nie wiem, co to jest. Tobie już tam lepiej? Co ty tu w ogóle robisz? Dlaczego to nie jest schowane? Czemu pan pokojówek się nie wywiązuje z własnych zajęć? Dobra, weź tu skorzystaj. Weź może tutaj byś troszkę, o, porozmawiaj, przytul, nakarm, bo zaraz wyjeżdżasz, o, i Florki nie będzie, będziesz tęsknić. Zobaczysz. Jaśminka, dziecko drogie, ty sobie nie wbiłeś wczoraj chyba punktu, prawda? Nie. To chodź sobie, proszę tutaj kształty sobie porobić, dobra. No. Tutaj, o, już lepiej, bardzo fajnie. Nie trzeba ciebie przewinąć, jak cię nakarmimy. No, nie trzeba. Dobra, to w takim razie my idziemy wziąć sobie jakieś resztki. Weź tutaj może dokończ to. Chyba Mikołaj zostawił się do pracy, coś śpieszył, to być może i tak wyszło. Tu posprzątaj. Jak tam Jaśminka? Ona tutaj się uczy bardzo dobrze. Tamara. Nie Tamara. Emilia. Tak, Emilia jak zrobi jeść, niech sobie idzie grać w szachy. Dobra, kurczaki chyba w porządku, coś mi się wydaje. W ogóle był komunikat, że niedługo dorasta Florka. No, już się nie mogę doczekać, jestem ciekawa, do kogo będzie bardziej podobna. Mikołaj, ty jak wrócisz? Świetna robota, dzień wolny, cieszę się, awans, nie wiem kiedy będzie. W każdym razie chodź tu napraw, rozluźnij się po pracy, później wy... O, to czekaj, to najpierw o ciebie zadbamy, wiesz? Weź sobie kąpiel, się rozluźnisz, potem to naprawisz. Czy sobie tu przyszłaś? No dobra, może byś zadzwoniła do Mikołaja, powiedz, że ty się, wiesz, Michała właściwie, porozmawiaj, że się stresujesz, kiedy wyniki egzaminów i tak dalej, nie? Czy zostaniesz przyjęta na studia? No, czy ty już tu ogarnęłaś? Tak, ty sobie sprzątasz, tutaj jakiś obiad zrobiony, dobra, schowaj do szafki, to ja wyrzucę sama. Zmywarka się zepsuła, Mikoła, jak skończysz tam się relaksować też, napraw. U ciebie, aha, ty idziesz sobie grać, bardzo dobrze, o, i najadłeś się i jest spoko. Dobra, teraz tak, ty się tu relaksujesz, bardzo dobrze, relaksuj się. Ty coś tu przy tym komputerze robisz. Jaśminka, a ty co? Dziecko głodne, no tak, no standard, dobra. To mama tutaj świeży, dobry obiadek zrobiła, to zaraz dostaniesz. Proszę bardzo, tu weź sobie porcję. Nie musisz tutaj cioci męczyć. O, a ty co byś tu chciała? Jaki znowu prezent? Halo, jaki znowu prezent? Chyba kolejny prezent. Chyba o tym prezencie mówisz. O, ty już tutaj jakiś elegancki zrobiłeś. Dobra. Tak, wiesz co? Bo dawno...
Dawno tego nie było, więc wypadałoby porozmawiać, gdzie jest Regina. Wy tutaj troszkę miałyście, że tak powiem, no, okrojone stosunki, bo tutaj Regina coś do ciebie uczuciem zaczęła pałać, więc lepiej to było na razie, no, dać sobie z tym spokój. Dobra, tutaj napraw, tam na dole napraw. Jaśminka, o, będzie najedzona, to może ją kto wykąpie. Tamara, ty nie masz zajęcia? A, idziesz posprzątać się? No to bardzo dobrze, to ja nie przeszkadzam. To wezmę, tylko rzucę. No i dobra, i będziemy, słuchajcie, kończyć ten odcinek, bo... no będę czekała, aż dostaniemy, że jedziemy na studia, prawda? Ewentualnie jeszcze weź tutaj... O, jeszcze toaleta zepsuta, no tak. Tutaj też napraw. Poszłeś po Jaśminkę? Poszłeś. Jaśminka skończyła jeść? Ona coś tu chciała w łóżku, ale nie będzie ci dane. Dobra, to też tu wyrzucę. Wiesz co, może zostaw ten ogród, nakryj do stołu codzienne żółte na przykład. Niech tutaj u nas w kuchni wygląda ładnie. Już napotagowałeś? Spięty. Zapraszam, proszę sobie pooglądać telewizję. Odepniesz się od razu. O, tutaj będzie kompanko, tutaj będzie relaks. Emilia, wiesz co? Możesz dołączyć, oglądaj telewizję razem. O, jak stare dobre małżeństwo. Tutaj jeszcze w międzyczasie sobie trzeba na ludzi jakiś poplotkować czy coś tam o astronomii. Co to robi tu? Odłóż pranie, nie mam pojęcia. No nic, w każdym razie kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.